Kochane dzieci, drodzy Państwo, zbliżający się Europejski Kongres Chirurgii Małoinwazyjnej, który się odbędzie w dniach od 24 do 27 czerwca 2020 roku w Krakowie, natchnął polskie środowisko chirurgiczne do ogłoszenia konkursu plastycznego pod tytułem Dzieci chirurgom, chirurdzy dzieciom. Prace w dowolnej technice można nadsyłać do 15 marca 2020 roku. Natomiast dzieci ze szkoły, z której pochodzić będzie zwycięska praca, otrzymają do dyspozycji fundusze, które zostaną zebrane podczas biegu charytatywnego. Wszelkie informacje można znaleźć pod adresem www.chirurdydziecią.pl. Musimy sobie uświadomić, że zawód chirurga wymaga nieustannie pogłębianej wiedzy, wymaga permanentnej dyspozycyjności i ciężkiej pracy. Dlatego te misje mogą pełnić tylko ludzie z pasją. Chirurdzy to entuzjaści, o czym przekonałam się wielokrotnie na wielu etapach mojego życia osobiście. To entuzjaści, którzy szkolą się w nowoczesnych operacjach, żeby jak najlepiej nieść pomoc każdemu pacjentowi, każdemu, bez względu na jego pochodzenie, kolor skóry czy przekonania. A przy tym chirurgia to jest piękny przykład działania zespołowego. Niezwykły. Niezwykły, ponieważ współpraca chirurgów, anestezjologów, pielęgniarek pozwala na ratowanie ludzkiego życia. Cóż bardziej wzniosłego, prawda? Nie zawsze jednak przywrócenie zdrowia jest możliwe. Nie zawsze walka o życie kończy się zwycięstwem. Wszystkie te trudne sytuacje chirurdzy niejednokrotnie noszą w sercach przez całe swoje życie. A jednocześnie, tak jak każdy z nas, chcą, żebyśmy w razie potrzeby mogli się spotkać z uśmiechniętym profesjonalistą, który dysponuje czasem dla pacjenta dzięki pomocy pielęgniarek i sekretarki medycznej i który przede wszystkim skupia się na dobru pacjenta, a nie na procedurach czy paragrafach. Tymczasem w Polsce jest coraz mniej chirurgów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat ich liczba zmniejszyła się o 20%. W każdym razie, ja wierzę, że ten konkurs dzieci chirurgom, chirurdzy dzieciom wyzwoli w ludziach mnóstwo ciepła, mnóstwo pozytywnej energii. A przy okazji uczniom pozwoli na wykazanie się kreatywnością. Chirurdzy potrzebują Twojego wsparcia. Dając im uśmiech, odrobinę wyrozumiałości, wiedz, że umacniasz tych wszystkich cichych bohaterów ich codziennej pracy. Podaruj chirurgom odrobinę serca.